No powiedzcie mi, skąd one wyłażą? Takie skurkowańce, on i tak jest podkulony, bo jak on by się rozłożył, to on jest naprawdę duży. A na strychu rozprowadzam sobie instalację w peszlu, czyli w koniec budynku do tamtej ściany szczytowej. Wprowadziłem sobie 3x1,5 i 3x2,5. 3x1,5 będzie do oświetlenia na pewno, 3x2,5 pociągnąłem po to, że tu do tej skrzynki, tu kiedyś może będzie mała rozdzielnia na 3 bezpieczniki, tu są poprowadzone 2x3x2,5 i może to kiedyś będzie zasilenie jakiejś wiaty, która będzie z boku budynku, gdzie będzie stał samochód. To niech tam będzie 3x2,5 jako gniazdkowy, żeby było. To samo robię w drugą stronę. Zaraz tutaj sobie peszel przystrzelę. Pójdę w tą stronę, wiem, że tam nic nie będzie, więc daję 2x3x1,5, żeby było na rozbiciu do czegoś, jak będzie potrzebne jakieś oświetleń czy do czegoś, i też tam zamontuję sobie puszkę. Gdzieś tutaj w tym miejscu sobie zamontuję puszkę taką rozdzielczą, że jak będę potrzebował prąd do czegokolwiek, do routera, do anteny, do oświetlenia czy do czegokolwiek, to stąd sobie będę mógł prąd brać z jednej i z drugiej strony ściany. Nie będę musiał nic ciągać. Myślę, że rozprowadzenie instalacji na poddaszu, którą będziecie używać do oświetlenia czy to do podbitek, czy do oświetlenia szczytowego i tak dalej, czy do monitoringu będzie potrzebne jakieś zasilanie, myślę, że lepiej rozprowadzić. A druga sprawa, że mi i tak zostało przewodów. Teraz widzę, gdzie mi nietoperek siedział, bo wszędzie są poprzyklejane kupy. Te czarne bobki, które widzicie, to są kupy poprzyklejane. Nie wiem, ile widać, bo tu jest w miarę ciemno. Ale to są kupy, gdzie siedział ten nietoperek. No, i tak sobie powoli, że tak powiem, działam, powoli sobie robię. Tu już wszystkiego jest pełno, rury do kanalizacji jeszcze do podłączenia. I tu mam ten peszel, który mi schodzi. Mam moje przewody, tu też będzie skrzynka rozdzielcza, która będzie mi zasilała różne oświetlenia. I tak sobie powolutku działam. Przewietrzymy trochę chałupę. Tak, podjechałem autem. Daje się wjechać, oczywiście nie po drodze, tylko po polu. To dziś sobie zrobię, tutaj wystawiłem zasobnik. Muszę sobie dorobić przewody do pompek, bo one będą, muszą być podłączone pod sterowanie sterownika z piecem, więc żeby kabla nie ucinać od pompki, bo pewnie bym gwarancję utracił, to założę tutaj dwa takie zewnętrzne gniazdka i z tych gniazdek pójdą przewody do sterownika pieca. Tutaj wtyczkę oryginalną mam od tej TC, od Wilo, więc też zapnę kawałek przewodu i pójdzie to do gniazda, a z tego gniazda z powrotem do sterownika przewód, żeby już tego nie ucinać i nie ciągnąć w tą stronę.
O, coś takiego. Ktoś pomyśli, co ja kombinuję, a mam taką kratkę z sitkiem, żeby się przesypywało to miałkę całe, co będzie z peletu na spód i to tam raz na jakiś czas się wyczyści. Ja o tym nie pomyślałem. Znaczy myślałem o tym, żeby to zrobić ogólnie z blachy, wyprofilować taki jeden punkt, ale zapomniałem całkiem o tym sitku, że ja mam te sitko. To sitko było do całkiem innego zbiornika, jeżeli chodzi o jego wymiary, dlatego je tak docinam i rzeźbię. I teraz muszę z tej strony dociąć taką trójkątną blachę, która spowoduje, że ten pelet cały czas się będzie osypywał mi w jeden punkt, czyli tam w róg. Bo jak włożę tą rurę do peletu z tym ślimakiem otwartym i ona prawdopodobnie będzie wchodziła tu z boku i będzie szła tam pod kątem do tamtego rogu, to chciałbym, żeby ten pelet się osypywał stąd, tu później po tym trójkątnej blasze w róg i z tego też delikatnie będzie się osypywał w róg. Wiadomo, że całkiem się nie osypie, bo kąt jest za mały, za dużo jej ściąłem. Podnieść zawsze mogę i dosztukować kawałek blachy, to jest nie problem. A robię tak i zabieram miejsce w zbiorniku na pelet, bo i tak by nie wybrało, nie? Powiedzmy, że ten róg cały by zostawał niewybrany peletu, bym musiał wchodzić i go, że tak powiem, narzucać, żeby wybrało, a tak to się będzie samo osypywało. Ja tu jeszcze podkręcę kawałek blaszki prostej i to uniosę do góry jeszcze ze 2 cm, żeby ten spadek był trochę mocniejszy i wymierzę sobie tutaj taki trójkąt i go po prostu donituję, żeby to miało spadek i tendencję do osuwania się, że tak powiem, do rogu. Przynitować tego nie mogę do podłoża, tylko muszę to tak wyprofilować, że jak to położę, to ładnie mi będzie dolegało, bo wiadomo, że to musi być wyjmowalne. I dlatego tak rzeźbię. Miałem fugować, a się oczywiście wziąłem za co innego, bo mi się ta blacha przypomniała. Także tam. Ale zbiornik powiesiłem. Gniazdka zamontowałem, przewody są dosztukowane, one pójdą do rozdzielacza i dałem rurkę. Tutaj na dole jest... O! Ktoś powie, od czego ta rurka? Ta rurka to jest od zaworu bezpieczeństwa, jakby kichło. Nie daj Bóg, tam jest kolanko zrobione. To chcę, żeby mi to kichło na dół i tu kiedyś jakiś w to miejsce, co mam tutaj te tą wnękę, dorobię sobie taki pojemnik, który będzie wysoki na jakieś 50 cm i to będzie w tym pojemniku. W razie czego jakby kichło, to żeby tam z 10 litrów się zmieściło wody, jakby miało odbić. Jakby mu się miało odbić jak po grochówce. To żeby właśnie tam w ten zbiornik. I w razie czego jak się mu odbije w ten zbiornik, no to ten zbiornik będę mógł wyciągnąć. To później wymienię na wąż miękki. Na razie tak dałem doraźnie, ale gdzieś odtąd zrobię wąż miękki. Właśnie po to, żebym mógł ten wąż wyciągać i ten zbiornik wyjąć, w razie czego wylać wodę i go włożyć z powrotem. O tym nie pomyślałem w ogóle, bo gdybym wiedział dziś, ale zresztą co ja będę mówił dziś. Jak ja tutaj dużo rzeczy pokończę, to przejdę i powiem o błędach budowlanych, o których nie przemyślałem, a dziś widzę te błędy i ich jest sporo. Oczywiście z nich idzie wybrnąć, tak? Ale bym to zrobił inaczej, to by było to bardziej funkcjonalne, może w ten sposób. Ale o tym będzie kiedyś ciekawy odcinek może. Także ja biorę się za tą blachę, idę, bo niestety muszę z nią na imadełko jechać. W rękach nie wszystko idzie powyginać. Tutaj tylko nadam taki kształt pobieżny, żeby było wiadomo, jak to będzie mniej więcej. A zasuwam zaraz na imadło, na szynę, żeby to wyklepać. I zaraz sobie wymierzę ten trójkąt, żeby go dociąć, żeby to wpasować.